Aby rozpocząć trening, wybieramy konkretną pozycję z listy testów. Ustawiamy bramki pomiarowe zgodnie z instrukcją na ekranie. Upewniamy się, że bramki pomiarowe są aktywne. Czerwona dioda sensor status zgaśnie, a obok niej zaświeci się dioda zielona. Przecięcie wiązki bramki zostanie zasygnalizowane wydaniem dźwięku i zaświeceniem się czerwonej diody na fotokomórce. Po przygotowaniu do treningu klikamy znajdujący się na dole ekranu przycisk Training. Zostaniemy przeniesieni do ekranu widoku testu wraz z panelem zarządzania. W panelu zarządzania, w zależności od testu, mamy możliwość jego konfiguracji. Klikamy w prawym dolnym rogu wyświetloną liczbę. Wybieramy ilość międzyczasów i klikamy Akceptuj. Istnieją dwie metody rozpoczęcia testu. Przecięcie linii bramki startowej lub naciśnięcie przycisku Start w aplikacji. Aktywuje on semafor startowy, który odlicza od 3 do 1 i automatycznie rozpoczyna pomiar czasu. Przycisk Stop umożliwia przerwanie testu w dowolnym momencie. Add Player pozwala na rozpoczęcie pomiaru dla kolejnego zawodnika. Na stoperze głównym wyświetli się uzyskany czas. Na tablicy wyników pojawią się międzyczasy oraz średnia prędkość zawodnika. Pod spodem pojawi się wykres przedstawiający przebieg treningu. Klikając przycisk Reset, wyczyścimy historię wyników.